Europoseł Ryszard Czarnecki dał swoje poparcie kandydatom Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Konkretnie chodzi o Adama Kośmidra, który ubiega się o fotel prezydenta Leszna, i Marka Sowę, który startuje z list do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ryszard Czarnecki jako symboliczną określił kandydaturę Adama Kośmidra, który jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości stanie do walki o stanowisko prezydenta Leszna. Jest młodym, ale już bardzo poważnym biznesmenem, który jednocześnie jest współwłaścicielem międzynarodowego przedsiębiorstwa, ale w tymże przedsiębiorstwie, w tejże firmie właśnie postawił na nowoczesne technologie. I to jest, myślę, że jest to rzecz bardzo istotna i jest to człowiek sukcesu. Liczę na to, że połączy nas też wspólny trud. Wspólny trud, który ma na celu pozyskanie inwestorów dla Leszna. Adam Kośmider uważa, że w poszukiwaniu nowych inwestorów warto wykorzystać kontakty, jakie ma europoseł Ryszard Czarnecki. Przyjechałem po to, żeby poprzeć pana Marka Sowę, jedynkę na naszej liście do sejmiku w tym okręgu. Człowieka, z którym blisko współpracowałem przy wyborach europarlamentarnych. Tam koordynacja wymuszała konkurencję, tak naprawdę graliśmy w jednej drużynie i to nasze kandydowanie wspólne było przykładem modelowej współpracy.